Niedługo, nie krótko, lecz w sam raz. W przypadku korzystania z kontraktów terminowych futures bardzo ważne jest, by być po odpowiedniej stronie rynku, oczywiście w odpowiednim momencie. A można zarówno zarabiać na spadkach, jak i też tracić na wzrostach. No i oczywiście odwrotnie. O co w tym chodzi? Już tłumaczę. Zaczynamy kolejny odcinek kursu z dźwignią na GPW, który jest poświęcony kontraktom terminowym i który przygotowujemy dla Ciebie we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Trzeci odcinek naszej serii to dość odpowiedni moment na omówienie jednej z najważniejszych cech instrumentów pochodnych, do na których oczywiście zaliczają się kontrakty futures. Zapewne nieraz słyszałeś, czy być może słyszałaś, że kontrakty terminowe... Pozwalają obstawiać zarówno wzrosty, jak i spadki instrumentu bazowego. Czyli, jeżeli to sprowadzimy do najprostszej możliwej formy, dają nam możliwość zarabiania nie tylko podczas wzrostów, ale również wtedy, kiedy cena instrumentu bazowego spada. No i rzeczywiście to prawda. No ale musisz też pamiętać o tym, że możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i na spadkach jest równoznaczna z tym, że jesteśmy narażeni na straty nie tylko wtedy, gdy instrument, w który inwestujemy, traci na wartości, ale też wtedy, kiedy jego cena rośnie. Tak więc możemy zarabiać na spadkach, ale możemy też tracić na wzrostach, jeżeli oczywiście znajdziemy się po nieodpowiedniej stronie rynku w nieodpowiednim czasie. Oprócz tego, trzeba też pamiętać o tym, że kontrakty terminowe futures to Jedne z instrumentów lewarowanych, które wiążą się oczywiście ze znacznie większym ryzykiem inwestycyjnym, co wydaje mi się, że udało mi się udowodnić w poprzednim, czyli w drugim odcinku naszej serii. Z tego względu, futuresy. Nie będą odpowiednie dla każdego, w tym szczególnie nie będą odpowiednie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z giełdu i tak naprawdę to dopiero się uczą, jak to wszystko działa. Pamiętaj, że za wszystkie swoje decyzje na rynku bierzesz pełną i wyłączną odpowiedzialność, no i oczywiście ryzykujesz własnymi pieniędzmi. Ale do rzeczy. Zacznę oczywiście od najbardziej oczywistej pozycji długiej, która też jest nazywana z języka angielskiego longiem czyli od pozycji długiej. Pozycja długa na rynkach finansowych znaczy po prostu tyle, co zakup jakiegoś instrumentu, na przykład akcji spółki giełdowej. No i teraz sprowadzę to do najniższego możliwego poziomu, zadając pytanie, po co inwestor kupuje jakiś instrument finansowy na giełdzie? No, oczywiście po to, żeby na nim zarobić, czyli po to, żeby go sprzedać w przyszłości, ale już za wyższą cenę. Taniej kupię, drożej sprzedam najprostsza zasada świata. Czyli jeżeli zajmuję pozycję długą, no to liczę na wzrosty konkretnego instrumentu. W przypadku instrumentów pochodnych, czyli właśnie między innymi futuresów, pozycja długa oznacza otwarcie przynajmniej jednego kontraktu kupna. I pozycja długa, podobnie jak na przykład w momencie zakupu akcji będzie się wiązać z zyskiem wtedy kiedy cena instrumentu bazowego rośnie no i będzie moją stratą w sytuacji w której cena instrumentu bazowego spadnie poniżej poziomu z którego otworzyłem transakcję pokażę to na najprostszym możliwym przykładzie z wykorzystaniem znanego już powinien być ci znany kontraktu terminowego FW20 którego instrumentem bazowym jest oczywiście indeks WIG20 Przyjmijmy, że otworzyłem pozycję długą o wolumenie jednego kontraktu przy cenie 2027 punktów, czyli zakładam, że indeks będzie rósł. Powiedzmy, że będzie rósł do 2100 punktów. To jest mój optymistyczny scenariusz, zaznaczony oczywiście tym że zielonym przedziałem na wykresie. Taki optymistyczny scenariusz znaczy tyle, że moja pozycja osiągnie zysk w wysokości 73 punktów, dlatego że od 2100, czyli od naszego targetu, odejmuje 2027, czyli taki będzie, taki będzie przebieg cenowy, taka, taki jest ten zasięg, dokładnie 73 punkty, punkty. A jak być może pamiętasz z poprzedniego odcinka, Futures na WIG20 ma 20-krotny mnożnik, przez co zmiana ceny o jeden punkt będzie warta 20 zł przy wolumenie jednego kontraktu oczywiście. 73 punkty zysku mojej pozycji to będzie przełożenie na um, kwotę 1460 zł zysku, no bo 73 razy 20. Indeks bazowy wzrośnie o 3,6%, podobnie jak wartość kontraktu, a mój zysk na tej pozycji wyniesie 36%. A dlaczego tyle? No Dzięki temu, że depozyt zabezpieczający wynosi 10%. I tutaj się zatrzymaj. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to zapraszam Cię do poprzedniej lekcji, bo to jest bardzo ważne. To, jak funkcjonuje depozyt wstępny i depozyt zabezpieczający. Jeśli natomiast otworzę analogiczną pozycję długą na FW20. Przy tej samej cenie, 2027 punktów, ale indeks zacznie spadać, no to dla mnie to będzie równoznaczne ze stratą. Załóżmy, że WIG20 spadł do 2000 punktów, do takiego równego poziomu. To będzie spadek o 27 punktów i będzie to spadek o 1,33% tego instrumentu bazowego. Jest to zaznaczone kolorem, tym zasięgiem czerwonym na wykresie. To będzie też oznaczać dla mnie stratę 540 zł i to pomniejszy mój depozyt o 13,3%. 540 kwota wzięła się oczywiście stąd, że mm, liczbę punktów, czyli 27 mm, mnożymy przez 20. I o ile pozycja długa jest, wydaje mi się, że bardzo prosta do zrozumienia. O tyle większe problemy może sprawiać jej przeciwieństwo, czyli pozycja krótka z języka angielskiego short. Też nazywa się ją krótką sprzedażą i to jest pozycja, za pomocą której obstawiamy spadek instrumentu bazowego, czyli osiągamy zysk, gdy ten instrument bazowy traci. No i ponosimy stratę, gdy cena instrumentu bazowego rośnie. I pozycję krótką na futures e, zawieramy poprzez otwarcie kontraktu. Sprzedaży i ktoś mógłby słusznie zapytać: Jakim cudem tak naprawdę mogę otworzyć kontrakt sprzedaży, jeżeli wcześniej nie zawarłem kontraktu kupna? Przecież nie da się sprzedać czegoś, czego wcześniej tak naprawdę nie posiadaliśmy. W przypadku instrumentów pochodnych, które w praktyce są umową co do przyszłej ceny danego instrumentu bazowego, jest to jak najbardziej możliwe. A pozycja krótka to po prostu rodzaj transakcji terminowej, która pozwala nam osiągać zyski na spadkach, no albo zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku ceny instrumentu bazowego, czyli dokonać tak zwanego hedgingu, ale o tym zupełnie kiedy idzie. No i pozycja krótka jest oczywiście całkowitym przeciwieństwem pozycji długiej. No i weźmy teraz Zupełnie odwrotny przykład, czyli właśnie pozycję krótką na kontrakcie FW20. Otwieram tego shorta o wolumenie jednego kontraktu przy cenie 2028 punktów. Mój pozytywny scenariusz, który jest zaznaczony na zielono, zakłada, że indeks WIG20 spadnie do 1960 punktów, to będzie 3,35% spadku. I spadek jednocześnie o 68 punktów od poziomu mojego wejścia. To będzie natomiast oznaczało mój zysk w wysokości 1360 punktów, dlatego, że 68 mnożymy przez 20. I dla mnie, dla, mojego, dla mojej pozycji, to będzie oznaczało zysk 33,5%. Bo pamiętajmy, że mamy depozyt zabezpieczający na poziomie 10%. Natomiast gdyby coś poszło nie po mojej myśli, gdyby te prognozy się nie sprawdziły, co do spadków WIG-20, no i instrument bazowy zacznie rosnąć, dajmy na to, że to 2060 punktów, co jest zaznaczone na czerwono, to będzie wzrost o 32 punkty od mojego poziomu wejścia i moja strata wyniesie wtedy 640 zł, czyli to będzie. 15,8% spadku straty na tej mojej pozycji. A dlaczego 640 zł? A dlatego, że mamy 32 punkty pomnożone przez 20. No i dobra, ale skoro mm, za pomocą kontraktów terminowych możemy zająć pozycję zarówno długą, jak i krótką, to w jaki sposób możemy te pozycje zamknąć, jeżeli nie chcemy czekać na dzień rozliczenia, czyli na dzień wygaśnięcia naszej serii kontraktów. Jest to wbrew pozorom banalnie proste, chociaż może się okazać nie do końca intuicyjne, szczególnie dla osób, które wcześniej miały do czynienia tylko tak naprawdę wyłącznie chociażby z akcjami spółek giełdowych. No bo żeby zamknąć pozycję, trzeba ją zneutralizować, czyli otworzyć pozycję. Przeciwstawną. Jeśli mam pozycję długą o wolumenie jednego kontraktu, no to jak nie trudno się domyślić, żeby ją zneutralizować, czyli żeby ją wyzerować, no to do jej zamknięcia potrzebuję otwarcia pozycji krótkiej, ale tak samo o wolumenie jednego kontraktu. I w tym przypadku dochodzi właśnie do neutralizacji. Do zamknięcia pozycji jestem czysty. Nie, mam, nie jestem w rynku, w cudzysłowie. W przypadku pozycji krótkiej będzie to oczywiście działać analogicznie, tylko że na odwrót pozycja krótka jest neutralizowana przez pozycję długą o identycznym wolumenie. No i neutralizacja nie służy tylko i wyłącznie do takiego ręcznego zamykania naszych transakcji, choć oczywiście to jest kluczowe, ale możemy dzięki niej zabezpieczać naszą transakcję albo realizować zyski, czyli dokonywać zleceń. Stop loss i take profit. No bo, żeby zapobiec nadmiernym stratom w opisywanej pozycji krótkiej, tej, którą, o której mówiłem wcześniej, tej na 2028 punktów short, powiedzmy, że jeśli chce się zabezpieczyć przed nadmiernymi stratami i powiedzmy, że maksymalna strata, jaką mogę sobie, na jaką mogę sobie pozwolić, to wzrost WIG-20 do 2060, no to żeby tę pozycje zabezpieczyć no to otwieram zlecenie oczekujące kupna jednego kontraktu po cenie 2, a 2060 punktów. No i gdy kurs WIG-20, kurs instrumentu bazowego dojdzie do tego poziomu, no to zlecenie zostanie aktywowane, nasza pozycja zostanie zneutralizowana, pozycja krótka zostanie zamknięta i Zabezpieczymy naszą pozycję e, księgując mm, spadek, księgując stratę, o której wcześniej e, mówiłem. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był do Ciebie interesujący i czegoś się z niego dowiedziałeś, bądź dowiedziałaś. Przypominam, że w sprzedaży jest 24. wydanie naszego e, drukowanego magazynu. Najbardziej opłaca się oczywiście w rocznej prenumeracie. Cztery wydania naszego magazynu dostarczane pod podany przez Ciebie adres. No i oczywiście nie mógłbym pominąć Akademii Inwestora, czyli naszego flagowego projektu edukacyjnego. E, roczny projekt, który składa się z aż 52 lekcji. Z każdym sprzedanym egzemplarzem cena rośnie o 1 zł, a zaczynała się od 499, więc kto... Kupił wcześniej i ten miał lepszą, bardziej atrakcyjną cenę, ale jak widzicie, sporo osób już nam zaufało, więc zachęcam również i Ciebie. Szczególnie, że z kodem robotowym wiedza dostajesz 20% zniżki m.in. na Akademię Inwestora, czy na roczną prenumeratę naszego magazynu. I oczywiście zachęcam Was też do skorzystania, może nie tyle do skorzystania, co do dołączenia do naszej facebookowej grupy pod korek. Gdzie można jak najbardziej zadawać różne pytania, hmm, można też swoje przemyślenia, można się dzielić swoimi przemyśleniami, no i przede wszystkim dyskutować o inwestycjach, edukacji, psychologii inwestowania i o czym tak naprawdę chcecie, co tylko związane jest z rynkami finansowymi. A ja żegnam się i widzimy się w kolejnym odcinku kursu z dźwignią na GPW. Do zobaczenia.